Znajdź obraz w symetrii osiowej względem prostej y równa się minus 1 trzecia x. I w odpowiedzi mamy podać też współrzędne tych dwóch punktów. I jeszcze pytanie bonusowe. Nachylenie odcinka łączącego punkt A i jego obraz jest puste miejsce nachylenia odcinka łączącego punkt B i jego obraz. No to zróbmy to zadanie krok po kroku. Najpierw przekształćmy figurę w symetrii osiowej względem prostej y równa się minus 1 trzecia x. Oś symetrii y równa się minus 1 trzecia x, miejsce zerowe mamy w zerze, a współczynnik kierunkowy to minus 1 trzecia. Ten punkt tutaj, każde przesunięcie w kierunku x o plus 3 to również przesunięcie o 1 w dół, minus 1 w kierunku y. To jest prosta y równa się minus 1 trzecia x. Żeby znaleźć obraz w tym przekształceniu, trzeba nacisnąć tutaj. No i mamy Fajne urządzenie. Co jest obrazem punktu A? Punkt A po przekształceniu znajduje się tutaj. I ma współrzędne minus 4 i 8. Minus 4, 8. A obraz punktu B znajduje się tutaj. I ma współrzędne 8 plus 4. Plus 4. I pytanie dodatkowe. Nachylenie odcinka łączącego punkt A i jego obraz jest. To odcinek od punktu A do jego obrazu. Posłuszmy się naszą osią symetrii, żeby pokazać jaki to odcinek. To ten odcinek. Nachylenie odcinka, tu go widać, jest, puste miejsce, nachylenia odcinka łączącego punkt B i jego obraz. To ten odcinek i będzie miał takie samo nachylenie. I ma to sens, bo obydwa te odcinki są prostopadłe względem osi symetrii. Obydwa są prostopadłe względem prostej, y równa się 1 trzecia x. Ich współczynnik nachylenia będzie wynosił minus odwrotność minus 1 trzeciej, czyli 3. I widać, że ta prosta ma nachylenie plus 3, i ta prosta też ma nachylenie plus 3. Każdemu przesunięciu o plus 1 w kierunku x towarzyszy przesunięcie o plus 3 w kierunku y, czyli nachylenie tych dwóch odcinków jest. Większe niż zdecydowanie nie równe. Sprawdzamy odpowiedź i jest ok.